sterowanie w ogóle wyglądało. Czekaj. O kurde, ta mapa w znacznej części jest odkryta. Ale tak, sporo tu jest asfaltu. Czekaj, czekaj, hopie. No. Którym była mapa? Włączamy nagrywanie? Którym była mapa? F1. Ustaw północ na północy. Synchronizujmy zegarki. Czekaj, północ, north. No to automatycznie już jest tak ustawione. Już widzę, że mam na mapie... Ej, co masz pod kudeczką? To jest podstawowa kwestia. Czy to by też tam będą się odkrywały pojazdy z tego DLC? Bo ja K8400 Skider. No, to jest z modu. Dobra. Chevrolet K5 Blazer zablokowany. Freilander FLD 120 zablokowany. Dobra, Klejwary, już będzie. A ja mam Hammera H1 i Forda LTL 9000. Dobra, będzie. I wszystkim będę jeździł, kuźwa, na tej nagrywaniu. Zobaczysz. Nie... No i prawilnie, ja też będę wszystkim jeździł. Wszystko trzeba przetestować. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nawet model kierowcy się zmienił. Teraz to taka włochata bestia. Okay. Taki redneck. No, chyba woleli zatrudnić nowego, niż ściągać tamtego z Rosji. No to jest oczywiste, nie opazało się. Dobra, no to co, nagrywamy? No to dobra, no to wypadałoby się przywitać. No to dobra, ale gdzie ty jesteś? Za tobą. Humera sobie wzięło bydle. Taki OP chciałeś być. A jak? No to kto się wita? To ja się zaczynam. To się zaczynaj. Dobra. Cześć, witajcie z tej strony Duduś87. Ja tak nie umiem takim głosem jak ty. No i hej ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Jamci, to jest, czyli Grzachu 40. No. To co, może w woli wstępu powiem 2-3 zdania odnośnie tego, co się tutaj będzie działo. Mianowicie ludziska, nadejszła wiekopomna chwila, czyli moment, kiedy należałoby ograć nowe DLC do Spin Tires Mudrunner. Jest to oczywiście DLC American Wilds, które obejmuje Door Amerykę, jak się łatwo spodziewać, tak więc no, nie ma tutaj zaskoczenia. No i co? Tak naprawdę DLC oferuje nam dwie nowe mapy, posadowione właśnie w realiach typowo amerykańskich, a i przy okazji 9 nowych wehikułów, z czego 3 to są powiedzmy takie samochody terenowe do odkrywania mapiszcza, 3 to są ciężarówki powiedzmy nie do końca offroadowe, nie radzące sobie z offroadem. No i co ty mnie robisz, dzieciaku? Bo jak Blazera uruchomię, to ino roz. A widzisz, spietrałeś się. Jest do tego jeszcze taka ciężarówka, która już jest stworzona w Stanach Zjednoczonych typowo do offroadu. No i 2 pojazdy pokroju kierowca z dawnego właśnie Związku Radzieckiego. Tak więc tak to można określić. 9 maszyn całkiem sporo, DLC aż takie potwornie drogie nie było, bo kosztowało 40 zł, 39,90 dokładniej na Steamie. 2 mapy do tego, więc myślę, że będzie całkiem ciekawie. Troszeczkę obawiam się tego, że to będzie jednak mimo wszystko taki klasyczny Mudrunner w Sowieckim Sojuszu, tylko z amerykańskimi pojazdami, że niewyczuwalny będzie klimat. No co ty mnie robisz, no co ty mnie robisz, synek? Że nie będzie wyczuwalny klimat Ameryki, klimat wyznaczany poprzez troszeczkę inne naświetlenie, poprzez inny rozmach. No w Stanach Zjednoczonych jednak wszystko jest większe. Wszystko jest po prostu, no bigger, better, more balance i tyle w temacie. Więc zobaczymy, czy to ten amerykański klimat będzie wyczuwalny. Natomiast myślę, że możemy jechać w Pierodi Navarro, odkrywać mapę, nie? No właśnie chciałem tutaj z tobą przedyskutować, kto gdzie jedzie, więc ja myślę... No dobrze, dobrze. Patrząc na mapę, no to na lewo, czyli na zachód, ty pojedziesz ty, bo ty ciebie zawsze ciągnie na lewo, to ja pojadę na południe. No skoro tak musi być, to niechaj tak będzie. Więc ja jadę na lewo, żeby nie było, lewo to jest to, co... No ty jedziesz na lewo. No. Nie, ale na lewo patrząc z góry na mapę, więc ty jedziesz na lewo. O Jezu człowieku, czyli jadę na prawo, czyli na lewo, dobra. Z tobą to się czasami dogadać. Ale ten Hammer jest, o ale ubrudziłem sobie tą. Szybko. Tak, no jeżeli chodzi o samo DLC, mam nadzieję, że będzie tutaj sporo asfaltu, wbrew pozorom, dlatego że no znaczna część... W końcu jesteśmy w Ameryce, asfaltu tu nie powinno brakować. Nie no, wbrew pozorom tak, no w Ameryce są w lepszej jakości i więcej. To miał być głupi, niż... rasistowski żart. Wow, ale mi przycięło. To taki
Rasistowski, rasista z ciebie. Nie no, tak oczywiście, głupi dowcip. Ale właśnie dobrze, teraz tak już całkiem na poważnie, dobrze powiedziałeś, że pytanie, czy będziemy czuli klimat inny niż Syberii, tak? No już widzę, że z perspektywy tych dróg to nie do końca, bo to są takie typowo europejskie drogi, nie amerykańskie. Amerykańskie są znacznie potężniejsze. No wiesz, Ameryka jest duża, więc zależy może gdzie. Znaczy wiesz, na filmach się zawsze jednak widuje takie potężniejsze drogi, być może nie w tych potężnych aglomeracjach pokroju Nowy Jork i Chicago, ale no tak już poza wielkimi miastami, no to są szerokie. Też mam rodzinę w Ameryce i pierwszy efekt masz właśnie... Masz rodzinę w Ameryce? No. To czemu dolarów nie dostajesz? No przecież, no to trudno, nie dostałem się. Nawet inny typ gleby tutaj zrealizowali. Ma rodzinę w Ameryce i mówi, że go na komputer, że nie ma, no, nie stać go na nowy komputer. No ja pierdzielę, co za kłamstwo. No dość, bo moja rodzina to nie jest taka jak twoja. Nie czuję konieczności wspierania mnie finansowo, żebym przeżył. A powinna, a powinna. Czekaj, no. Gdzie mam jechać? Dobra, moi drodzy, jadę sobie hamerkiem, którym jedzie się całkiem spoko. Chciałem dokończyć zdanie tylko, no, że mam rodzinę w Ameryce i pierwszy efekt wow, kiedy przyjechali z Polski właśnie w tamte rejony i zobaczyli, jak to tam wszystko wygląda, to były ich drogi. Nie mogli w to uwierzyć, że te drogi są tak potwornie szerokie, że no dwa samochody spokojnie obok siebie się mieszczą, a amerykańskie samochody jednak też są potężniejszych rozmiarów niż te nasze. Koniec. Dobrze, a ja oczywiście wiecie, że lubię uprawiać Need for Speed, Mad Runner i tak samo będzie w tym odcinku! Powiedz, kiedy cię trzeba będzie podnosić. Spoko, na pewno się nie przewrócę już teraz. No, ale a propos amerykańskich klimatów, cały czas jeszcze mam w planach ograć American Truck Simulator. Ile ja mam rzeczy w planach ograć? No właśnie. Ty no, typowy mokowy tutaj na górę muszę wjechać, no. Kiepowo. Co, przewaliłeś się? Ju! Zagapiłem się na telefon. A co zrobiłeś? No leżę na boku. Aj, Duduś, jechać do ciebie, cię wyciągnąć, czy sam się wyciągniesz? Bo ja to daleko jestem. Dobra, więc wezmę tego Freightlantera, co go odkryłem niedawno. Freightlightera? Nie. Ale przepraszam, to było całkowicie niespecjalnie. Powiem ci szczerze, troszeczkę hardkorowo tutaj zagrali twórcy, dlatego że mam punkt odkrycia mapy w totalnej leśnej głuszy, gdzieś na szczycie góry, gdzie żadna droga nie prowadzi. Ja się zagapiłem na telefon komórkowy i wyrżnąłem ładnie. Tak, tak, to się tak mówi. Nie, ale to akurat jest prawda. No, no, to to. Ja się w tym odcinku przewrócę. Dwie minuty ty, później. Ty, a propos telefonu, ty w ogóle jakiś stoper włączyłeś? Nie, ty zawsze tego pomyślałeś. A, no to spoko, bo ja też nie. Czekaj, włączę. Dobrze, że miałem drugie auto niedaleko, to powiedzmy, że wysiadłem z tego Hammera i się polazłem po niego. Powiedzmy, na rowerze pojechałeś. No kurde, nie przejadę, no true story. Kto ten punkt tutaj wymyślił? Tam żadnej drogi nie ma. Tutaj, Jezus ma, ale to naprawdę, to wymyślili sobie. Ty, no przecież tu mam skały. Wod? What? Wota, ty w to nie mieszaj. What? Ale offroad tu trzeba uskuteczniać makabra. No, wjechałem, ale to posrane. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, muszę teraz się wycofać na asfalt. Troszeczkę uszkodziłem maszynę. Ty, w ogóle, kurde, zapomniałem. Może jeszcze do warsztatu podjadę, to bym sobie zamontował jeszcze jakieś moduły dodatkowe na tego Blazera. O maszynce jeszcze mam ludziska, troszeczkę poopowiadam, ale to w przyszłości. No, z tej strony to może nawet łatwiej. No, bo w przeszłości to się raczej nie da. Słucham? W przeszłości to się raczej nie da. Słucham?
W przeszłości się raczej nie da porozmawiać. Jak to nie? Wątpisz w moje możliwości rozmawiania w przeszłości? Trochę. Łaj, hammer postawiony. No jest taki klimacik. Jest to mocna maszyna, Blazer, podoba mi się ogólnie. Ja cię panie. Oj. No to tak, trochę zdupcyłem. Co żeś zrobił, Leszcz? Ty czekaj, przede wszystkim, bo mnie tutaj widzowie stoper słyszą, on tak cyka jakoś. Nie cykaj, nie piskaj tomuś. Jak ja tu się wypierdzieliłem? Matko bosko, kochana, jaki wstyd. No tak się wdupiłem w głazy, że mam teraz nieomal uszkodzony w 100% pojazd. To trzeba było zamontować koła zapasowe i inne rzeczy, ja tak zrobiłem. Serio? No. Dobrze, że mi mówisz. I sobie naprawiłem teraz to auto, bo miałem... Całe szczęście jadę, no. Ład, gdzie ja pojechałem? Punkt obserwacyjny gdzie indziej. Ale stary, jak w Guitar Hero, takie po prostu płomienie. Ja lekko puknąłem o tą... o bandę i już uszkodzone. Ty, ale jak ja mam jechać puknie przez ten las po punkt obserwacyjny? No właśnie te punkty nie są po drogach, to w ogóle w leśnej guszy jest. Dobra, naprawione. Co ja tu mogę? Łopuna. Zestaw naprawczy, proszę bardzo. Światła. Fajne to. Jeszcze te zderzoki. Tego montować może nie będę. Dobra. No. No wygląd jest super tych maszynek. I nawet udźwiękowienie. No czuć amerykański klimat z perspektywy pojazdu, to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o samą mapę, ja sporo śledziłem informacji odnośnie tego DLC i twórcy gry starali się to troszeczkę dopasować do takich realiów. Dlatego, że inne nasłonecznienie i naświetlenie mapy zrobili. Tutaj gra jest troszeczkę jaśniejsza niż w przypadku syberyjskich map. Inne grunty, w ogóle inny jest kolor ziemi, inne budynki, więc troszeczkę się nad tym popracowali, natomiast czy będzie czuć ten amerykański klimat, no zobaczymy. Ale pod względem maszynki bardzo mi się podoba, zresztą Blazer już taki symbol Ameryki, można powiedzieć, kto grał w GTA San Andreas, ten wie, no tam zazwyczaj właśnie na wsi to się Blazerami jeździło. Co nie jest do końca zgodne z prawdą, dlatego że to był bardziej SUV niż samochód typowo terenowy, więc to już była taka maszynka dosyć ekskluzywna, nie dla wieśniaka, więc Dudoś już by jeździć tym nie mógł. Nioch, nioch. Inteligentny żart zrobiłem. Wyprzedziłeś mnie, bo chciałem powiedzieć dokładnie to samo, że czemu w takim razie jeździsz, ale no trudno. Tak, tak. Po fakcie to każdy by chciał powiedzieć coś. Ty, w ogóle 15 godzina. Słońce zachodzi. We are going to San Francisco. Chyba sobie zdupcyłem pojazd. Oj, tak coś czułem, no dobrze czułem. No i dobra. Rzeczywiście sporo asfaltu tutaj jest. Martwiłem się... bizonik. Chevrolet Bizon z 1979 roku. Niestety totalnie rozwalony. Ładnie. Pojazdy fajne wybrali, to muszę przyznać. Water over road. Zwężenia, fajnie wymyślili. No i tak nie odzywasz jak ta kaczka. Myślę, gdzie dalej jechać, co robić, żeby... Żeby zarobić, a żeby się nie narobić. Nie wiem, czy to myślenie to ci może wyjść. Nie twórcy madrano. Rom tom tom, tym tarom tarorom. A potem bok. I rum tum tum.
I tak, na ale... pełnym gazie, hamulec jest dla słabych. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, że zupełnie inaczej się jeździ po tej mapie, niż po wcześniejszych. W ruskich mapach było więcej błota, grunt był inny, co też stanowi znakomite odzwierciedlenie, dlatego że w Ameryce no nie ma wiecznej zmarzliny, więc tamte grunty mają inną spoistość niż w przypadku... Ty, kolejny bizon, no. Niż poluj, w przypadku... rób mięso. ZSRR. No chyba, że mówimy o Alasce, ale tam ogólnie w Ameryce jest więcej dróg, więc to jest co innego. I drogi są lepszej jakości. Dlatego też w Ameryka nie ma aż tylu typowo offroadowych, takich, no powiedzmy wewnątrz syberyjskich maszyn, jak Związek Radziecki. No wewnątrz syberyjskich może nie mieć, bo ma daleko do Syberii. Nie, no tak symbolicznie chciałem powiedzieć, z perspektywy klimatu, bo nawet po Alasce jeżdżą takie ciągniki siodłowe, powiedzmy typowo środkowoamerykańskie. Teoretycznie Ameryka też tworzy maszyny do klasycznego offroadu, maszyny specjalistyczne, jak? Do ciężkiego transportu w trudnych warunkach terenowych. Znakomitym przykładem jest choćby Western Star 9... Jak to się nazywa? 6900XD chyba, tak 6, 1, 2, 3, 15. Dokładnie. Który też jest w tej grze, też się znajduje. Myślę, że w przyszłości sobie tym pojeździmy. Mam nadzieję, że gdzieś to będzie. I to jest maszynka typowo właśnie do tego przeznaczona, ale nawet ona nie mogłaby się równać z perspektywy swoich możliwości przeprawowych do takiego na przykład Maza 535, prawda? To są zupełnie inne koła, zupełnie inna stylistyka maszyny, zupełnie inna budowa pojazdu, też wysokość zawieszenia. Te amerykańskie ciężarówki aż tak hardkorowe z tej perspektywy nie były. No ale również powodem jest to, ile dróg jest w Ameryce, jakiej jakości są te drogi, nawet na Alasce. To jednak te drogi są zdecydowanie lepsze niż w Syberii, bo w Syberii często bywa tak, że w ogóle dróg nie ma. Więc charakterystyka narodów. Ameryka jest ogólnie bogatsza niż Federacja. Jak to przyjechałem? What? No kpisz chyba, synek. To gdzie te punkty są? Wszędzie. Bo ja znaleźć nie mogę. O kurde, znowu na górze. Nie wiem, czy u ciebie też tak jest, że one są na takich wielkich wzniesieniach. Nie. Nie? Ja mam chyba takie obrazy. Ja już odkryłem swoje. Się nie chwal. Bo mi jest dobry, a nie mleszcz. Nie mlecyk? Nie mlecyk. Tyś dupa wołowa jest, przewróciłeś się. Ale zaraz się podniosłem, więc nie wiem, co ci chodzi. I sam jesteś dupa. To powiedział Andrzej Dupa. Czekaj, bo walczę. No hardkorowo to sobie twórcy wymyślili, te punkty. Stary, ja praktycznie pionowej półce jadę. Ty, bo się majgnę! Wow. Majgnąłeś się? Nie. Szkoda. Dzięki. Ale zabrakło naprawdę, no już lewitowałem, że tak powiem. Ty tam wodą dojechałeś, czy to jest jakaś dróżka tam była? Dróżka. A teraz po grani górskiej jadę. No i się majgłem. Jadę do ciebie. Poczekaj, jadę do ciebie. A, czekaj, Eldrytyk jest under controlem, na koła wylądowa. Ale nie, jedź do mnie, musisz mnie naprawić. No nie mam już zestawów, wszystko użyłem na siebie. Wiesz? Fikołka zrobiłem, jadę dalej. Nie mam zestawów do naprawiania. Bo źleszcz. Bo no dobra, sam się naprawiłem. Zużył na siebie. Ty, fajne, jaka mechanika. Koło mi zdjęło z tyłu, jak się naprawiłem kołem zapasowym. No. Fajne.
prostu zrobiłem sobie lądowanie z telemarkiem i tyle, panie. Marka w to nie mieszam. Mnie tam twoi... Nie interesuje mnie, nie interesuje mnie imię twojego chłopaka. To ja o twojego też nie będę pytał w takim razie. Ty no kurde, wjechałem na Mont Everest i okazało się, że jestem 40 metrów wyżej od punktu odkrycia mapy. No. Ale off-road uskuteczniłem konkretny. Muszę bezpiecznie stąd zjechać teraz. Jadę ci pomogę. Hamuj mnie, Tek! Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Co?! Może ci w brzuchu burczy. Bok? Nie bok. Ale jestem totalnym trupem. Nie mam już zestawu na prawszymie. Jezu! Sicku! Masz coś tam, jakiś zestaw naprawczy? Nie mam, wszystko na siebie zużyłem, stary. Bo ja tu lewitację odprawiam. Ale off-road super. Dobra, mamy to. To chodź, zobaczysz, co, gdzie ja stoję. Jadę, tylko muszę na drogę zjechać, a to też takie chłopciub nie będzie, bo na górze stoję. Chociaż w sumie no będę musiał się chyba odholować do warsztatu, no bo... Czekaj, ja cię odholuję, a zresztą rób jak chcesz. Nie, no czekam na ciebie, no czekam. Tylko, że jestem uszkodzenia 300 na 300, nie? No, Blazer 10 na 10, bardzo fajna maszynka, podoba mi się niezmiernie. Cześć, Rzesiu. No siema, Duduś. I co ci nie pasi? No tak se stoję i patrzę przed siebie. No to ja cię mogę zepchnąć, abyś chciał. No super, ale wolałbym, żebyś coś... Poczekaj. No i co? Lepiej? Awaria silnika. Nie mam cię czym naprawić. No to robimy tak. Albo się teleportujesz, albo cię ciągnę. To ciągnijmy. No dobra, jak sobie życzysz. No tylko czy to w tą stronę będzie bliżej? No a zresztą mniejsza. I tak jedna droga. Siorba i wieprza. Synek, ono tu. Już? Nasiągnąłeś się? Czekaj, bo walcz, jak jest rednek. No po coś tam zleciał? Na mostku stałeś, to mogłeś stać. No właśnie, nie? Ja głupi zjechałem. No? Już możesz zacząć jechać w moją stronę. Ale mam takie... Nie masz hamulca czasem? Nie, ale mam takie dwa napisy. Nie wiem, czy coś ci mówią. Awaria silnika. Czekaj, zrywem cię wezmę. Czujesz tą moc? Z chlebem, baby. Czujesz moc? Chyba moc. Nie, no nie da rady. Czekaj, spróbuję się inaczej ustawić. Nie, no nie dasz rady, odholuję się do warsztatu. Dobra, no to holuj się. Holuję się do warsztatu i trzeba się zastanowić, co robimy, nie? Jakie ja tu maszynki mam przede wszystkim? Co ja mam? Bizona mam, Chevroleta, mam Freightlinera. Western Stara mam, dobrze. Grzesiu. No? Czy ja dobrze widzę, czy my będziemy musieli tu ładować kłody samodzielnie? Nie, no chyba nie. No przeszukaj, cztery krótkie kłody. No chyba tak. No. A ten K8400 Skider to jest ten ta ładowara chyba, nie? Znaczy no teoretycznie da się tam kleszcze zamontować, bo to jest taki odpowiednik kierowcy, ale to ciężko tym będzie ładować. No to czym innym ładować? Ciężarówką. Którą? A burą, no nie wiem, no ja nie grałem w tego moda, znaczy w to DLC, to skąd mam wiedzieć? Czekaj, ja sobie wezmę Freightlinera i spróbuję tym teraz. Podziałać. Dobra. Wielkie bydle, trzeba przyznać. Podobuje mi się. Czy to ma jakąś tą maszynkę samozaładowczą?
Czy to ma coś, czy nie ma? Ma! No to tym się załaduje. Co, co ty założyłeś? Co ty wziąłeś? Nadwozie skrzyniowe z żurawiem. Chłopakiem. Okręt, samochód jakim jesteś. Okręt? Freightliner. Freightliner FDL, FLD, SLD 120. Maszynka z 1988 roku. To były takie piękne czasy, kiedy ludzie nie przejmowali się emisją spalin. I się kopciło, ile fabryka dobra, dała. To ja tym Freightlinerem wrócę do tartaku. Ja przede wszystkim na stację benzynową podjechał, a potem... Gdzie by to się załadować? Tam jest jeden warsztat. Ile tu jest w ogóle... A bo warsztat tu jeszcze jest, ty może na początek to byśmy warsztaty podblokowali, nie? Co ty na to? Dobra, to ja tym Freightlinerem pojadę do tego warsztatu na dole. A ja może... Bizonikiem warsztat odblokuje. To bierzemy tak, bierz małe to nadwozie warsztatowe. Ja też wezmę małe i wtedy się na dwie maszyny to zrobi. Jadę na razie do warsztatu. Znaczy, to ty się nie teleportujesz? Bo ja się teleportuję, ile fabryka dała. Ja się teleportowałem do tego samochodu, co stał na miejscu i stamtąd jadę tym teraz do warsztatu odkryć go tam w rogu, na dole, prawda? Jakie to zniszczone! Widzisz, gdzie jadę? Ale ciężarówka ładna! Widzisz, gdzie jadę? Nie widzę, bo jadę! Podobuje mnie się! Chociaż to jeszcze były te nieskoszone przody, więc mało widać trochę. Dlatego już się w dzisiejszych czasach takich raczej ciężarówek nie produkuje. Żeby właśnie skosić przód, żeby był ścięty i żeby ludzie cokolwiek tam widzieli, bo w dawnych czasach to z tym kiepsko bywało. No. Oj, ale faktycznie ciężko to auto ma po... przeszkodach. No bo to nie jest przeznaczone do offroadu, no niestety. To takie, ciekawe, nam, takie nam dali. Okej, okay, ale ciekawe, czy w takim razie dojedziemy tym... No wiesz co, trzeba spróbować. Bo ja utknąłem już na prostej drodze. Trzeba spróbować. Jak nie, to się wezmie jakąś ciężką artylerię. Po proju Western Stara. Na razie to do warsztatu raczej asfalt mamy, więc to się nie trzeba przejmować. No właśnie, ja po drodze na asfalcie mam błoto i już stoję. To znaczy, że nie potrafisz jeździć, o! Nie wiem, no Duduś, trzeba spróbować. Nie spróbujesz się, nie dowiesz. Od co? Liska, ten piękny kolos, którym obecnie jadę, jest to rzecz jasna Chevrolet Bizon z 1979 roku. Dokładnie ta sama klasa ciężarówek, co Ford LTL 9000, którym Duduś jechał wcześniej, prawdopodobnie jeździ teraz. Natomiast model dosyć uniwersalny, już taki symbol Stanów Zjednoczonych. Bizonów produkowało się swego czasu naprawdę na kopę. To była taka klasa ciężarówek. Wiecie, chodziło tutaj o połączenie mocnego silnika, przy czym w tamtych czasach, to lata 80. to się, tak jak mówię, emisją spalin w ogóle nie przejmowano, więc można było tam pchać takie silniki, że makabra. No i w miarę lekkiej szoferki, która była typowo aluminiowa. No i takie połączenie zaowocowało naprawdę wielozadaniowym trakiem, który miał sporą nośność. Dobra, weźmiemy to, zatankujemy. Bo ty już z tym warsztatem jedziesz, tak? Czy nie? Nie, na razie nie. Dobra, to ja biorę zwykłe takie nadwozie warsztatowe za 2 punkty. Ty też to weź i pojedziemy do warsztatu. Konwojem. Coś tam znowu narobił. No przecież przy warsztacie jesteś, to co mówiłeś, że nie? Ja zapomniałem, że do warsztatu trzeba nadwozie warsztatowe zabrać. Ty to udany jesteś, jak ty jeszcze... Bo nie wiem, ile map ograliśmy, ale po przejściu całego tytułu takich rzeczy nie wiesz. To naprawdę. Zapomniałem.
I sobie przyjechałem cysterną i se stoję. Dobra, to se postoję już tą cysternę, to jak jestem głupi. No, w Błocku może być ciężko. Grzesiu, jestem idiotą. Nie zaprzeczę. Z grzeczności choćby. Dobra, pojechali! Dobrze jest. No, natomiast odnośnie Bizona, ciekawostka jest taka, że to jest Chevrolet. W dzisiejszych czasach Chevrolet nie produkuje samochodów ciężarowych, dlatego że no decyzję o tym, żeby zaprzestać takowej produkcji w fabrykach Chevroleta podjęto, zdaje się, w 81. Ale piękne jest to, czym jadę. A czym jedziesz? Aha. Ford LTL. Ford LTL. No dobra. Ford LTL, no właśnie taki wyznacznik dawnych czasów. To bardzo powszechna w Ameryce ciężarówka w latach 80., 90. No raczej 90. bardziej. Długie, długie. Niczym moje przyrodzenie. Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że to... Zaraz, już w głowie miałem, zaraz powie, jakiego penis albo coś takiego. Już. Czuję się w obowiązku informować o tym świat, żeby wszyscy wiedzieli. Ja mam wrażenie, że ty zakrzywiasz rzeczywistość. Że co, bo cię przerwało? Zakrzywiasz rzeczywistość. Nie wiem, gdzie ty tam zakrzywienie widzisz. Moja rzeczywistość jest prosta jak szczała. Powiem wam, ciekawy dodatek, fajnie się gra, fajne maszynki. Czy ten klimat amerykański jest, no, z pewnością nie taki jak w American Truck Simulator, ale na takie tytuły to jeszcze na moim kanale przyjdzie czas. Ale maszynki ciekawe, to muszę przyznać. O, zatankuję sobie od razu, chociaż mało spaliłem wachy. No, natomiast mówiłem o tym, że już w roku 81 Ford Company podjął decyzję Ford o tym... Ford Company. Cowboy. Oh yeah. A propos cowboya, jak ci tam idzie? Zagrywałeś już tego Red Dead Redemption 2? Nie, jeszcze nie. No to kupił taki drogi tytuł i Borsuk nawet nie gra, no wiecie co. Patrzcie, jak się to przelewa po prostu u niego. Spokojnie. Jak to oglądacie, to już pewnie gram. Nie wiem, kiedy planujemy w ogóle tę serię wrzucać, czy od razu, czy nie od razu? Nie od razu. Aha. Dobrze, że mówisz. Panie, elegancko się ciśnie tym bizonkiem. Bardzo fajny track, bardzo mi się podoba. No, i kończąc... Kurna, jakieś mi osiągnięcia, znajomi powyskakiwali. Co mnie to obchodzi? Ty masz znajomych? Zjechałem z drogi przez to, zaraz po prostu... No nie, ja mam... Zaraz odwiozą mnie do tworek. Duduś, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia. Zębów nie myjesz, no ale... kolegów wciąż bijesz. Dziurę masz w najnowszych spodniach. Nie! Jak nie... Ja dlaczego biednemu zawsze wiatr w oczy i huk w dupę? Nie jesteś biedny, już to ustaliliśmy. Kupujesz gry za 200 zł i na pewnie nie grasz. Nie za 200, tylko za 350. ILE?! Ta edycja Red Dead Redemption, którą kupiłem, 3,5 kosztowała. To co tam jest? Jakiś dodatek jeszcze, czy co? Jakieś tam dużo pierdół. A, czyli edycja dużo pierdół. Tak jest. Red Dead Redemption 2, edycja kolekcjonerska, dużo pierdół. Ale to mapa i tak nie... fajna, dużo asfaltu. To i tak nie był najdroższy zestaw. To ile na... Znaczy to jest na konsolę, to na konsolę tytuły zawsze droższe są, ale ile taki najdroższy kosztuje? Ile najtańszy? Najtańszy w tej wersji cyfrowej do zamówienia kosztował chyba 290, a najdroższy 400. Boże kochany, jakie te drogie... Jakie gry na konsolę są potwornie drogie, to jest niewyobrażalne.
No tak, ale sama konsola powiedzmy, że jest dużo tańsza niż sposób kompa, nie? Tak, no taki, należy, teoretycznie tak, ale w praktyce jeszcze patrz na to z innej strony, że pecety, jak dobry pecet złożysz taki za 7 kafli, no to jest znacznie lepszy w osiągach od konsoli, nie? To prawda, to zdecydowanie prawda, bo ja wiesz, no nie można oczekiwać od konsoli, która jest tańsza niż nawet, jest dużo tańsza niż dobra karta graficzna, a gdzie reszta, tak, jak kompa. Jasne, poza tym konsole no nie są tak często aktualizowane, to znaczy no co ile lat kolejna konsola wychodzi, nie? Kolejna edycja. Jaka była przerwa pomiędzy PlayStation 3 a PlayStation 4? No myślę, że nie wiem, 4-5 lat albo i więcej. Więcej. Tak mi się wydaje. Więc no, naturalną koleją rzeczy, no nie może to być takie dobre jak PC. No chyba, że złożysz sobie blaszaka, nie wiem, z podwódki z piwem. Z takich urządzeń. Ty, no dojechałem, nawet nie musiałem wjeżdżać na ten... jadostwo. Bardzo zaasfaltowane trasy są. Ale to myślę, że twórcy gry właśnie chcieli nawiązać do tego, o czym wcześniej nadmieniałem, czyli do tego, że Ameryka ma więcej ulic, w lepszym stanie ulice, więc im ciężarówki do typowego off-roadu, takiego syberyjskiego, nie są za bardzo potrzebne. No dobra. To co teraz? Nie będę się może nawet teleportował, tylko podjedziemy sobie do Western Stara i odkryjemy Western Stara, a potem Freightlinerem, spróbujemy pierwszy ładunek kłód przewieźć. Jerzy utknął. No przecież tu jak wjedziesz tym, co ja tu jeżdżę na trochę błota, to stoisz tym autem. No ale to trzeba umiejętnie omijać błoto. Tak, a jak nie masz jak omijać błota? No to się podepnij, wyciągarą i nie płacz. Czemu cały czas noc jest, ja się pytam? Bo nie ma dnia. Ma to sens. Jak coś to uważaj, bo ja naprzeciwka jadę, żebyśmy się nie psyknęli. To może mnie wyciągniesz akurat. Może wyciągnę akurat. O, to dobrze, że jesteś, to podepniesz mnie pod siebie. Dalej prosto tą asfaltową mam jechać, tak? Tak, tak, jedziesz cały czas prosto. I wyciągniesz mnie za ryjzer. O, jest, stój. A, jesteś. No. No bo to miałeś objazd na lewo, to się wdupił. Przecież masz znaki, stary, masz znaki, że objazd na lewo. To się wdupiłeś w największą kałużę błota. Jakie znaki? Tam nic nie było. Przede mną są, przepraszam. Dobra, panu, dawaj, ciągnij mnie, pitol. Pitol. Wiedziałem, że przyjedziesz. A, bo tyś to naczepą wziął. O tym nie pomyślałem. No ciągnę cię. No to jeszcze ciągnę. No cisnę wieprza. To leszczą całe życie trzeba pomagać. Dziękować. Dobra. No bo mnie pocałowałeś. No to cofnij. Nie myślałem, że jest jeszcze naczepa z takim ładunkiem, ale naczepa to pewnie za 4 punkty, nie? Tak. No to mogłeś za 2 wziąć, bo ja już 2 dowiozłem. No i lewą jakbyś minął, to lewą jest lepsza trasa. A ja wziąłem spokojnie... wziąłem ten... naczepę, bo fajnie wygląda! Coś tam zrobił. Nic, nic. Dziwny z ciebie człowiek. The sun is rising, Mr. Duduś. No. Natomiast, bo nie skończyłem tego jednego zdania, które zacząłem 10 minut temu. Ale że którego? Dzisiaj Chevrolet nie produkuje już traków, czyli właśnie ciężarówek, ciągników siodłowych, dlatego że decyzję o zaprzestaniu takowej produkcji podjęto jeszcze w 1981 roku, z tego co pamiętam. No, to była decyzja podjęta ogólnie przez General Motors, bo z tego co również pamiętam, to chyba właśnie Chevrolet tak przynależał z perspektywy traków. No i przeniesiono ciężar produkcji ciągników siodłowych na Volvo General Motors, czyli na tą korporację White General Motors, która w dzisiejszych czasach no, bardzo dużo traków w Ameryce produkuje. Tak więc można powiedzieć, że Bizon był takim ostatnim tchnieniem Chevroleta, jeżeli chodzi o ciężarówki. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie, ale z tego co tam kiedyś czytałem za pradawnych czasów, to chyba tak to było. Tak w każdym razie pamiętam, że dzisiaj Chevrolet już takich traków nie produkuje.
No i ciekawostka jest taka, że Bizon naprawdę świecił potężne triumfy. To produkowało się w zmasowanej skali. Jeszcze w tych czasach, kiedy już była podjęta ta decyzja, że nie produkują tych ciężarówek, to Bizony cały czas wychodziły. W 85 w ogóle do tego Bizona, którego mamy tutaj, zaczęto jeszcze produkować szoferki typowo sypialne, więc to była ta kabina przedłużona, wygodna. Ja wiem, że twórcy moda, znaczy tego DLC, też na początku tą kabinę sypialną chcieli do Bizona dać, ale ostatecznie z tego co widziałem, no nie pojawiła się. Czemu? Nie wiem. Ale podjęli taką, a nie inną decyzję. Trochę szkoda, bo byłoby to całkiem ciekawe. Natomiast Bizon był produkowany aż do roku 87, więc wiele, wiele lat po zaprzestaniu produkcji ciężarówek, oficjalnej produkcji ciężarówek przez Chevroleta. Co tam robisz, panie Duduś? Patrzę. Bo ja bym chciał zakomunikować, że to tak na oko, nie wiem, bo nie włączyłem stopera na samym początku, ale na oko powiedziałbym, że 35 minut, coś w ten deseń. No spoko. Odblokowałem sobie traka kolejnego, fajna sprawa. Zaparkujemy sobie mojego bizonika. Tu rzeka nawet jest, jaka ładna, szeroka. Ty, i mosty nawet nowe modele zrobili na poczet Ameryki. Fajnie, fajnie, troszeczkę się napracowali, to widać. Dobra, majestatycznie zaparkowałem mojego bizona i Duduś apeluje o zakończenie pierwszego materiału. No dobrze, moi drodzy, to tutaj się z wami pożegnamy. Ja wracam jeszcze, znowu wracam tym pojazdem do pierwszego warsztatu. Tam zamontuję rzeczy skrzyniowe do montowania drewna, ale obstawiam, że i tak skończy się na tym, że będę musiał wszystko ładować skiderem, bo przecież jak patrzę, gdzie są te kłody, to nie dojedziemy przecież tam tymi rzeczami, które po drodze tylko potrafią może jeździć. Się uda Western Starem, dlatego że to jest pojazd, który... Chociaż skider... No może skiderem też spróbujemy. No będziemy próbować kombinować. A Western Star też nie ma AWD z tego, co... A taki jest. Nie, Western Star to jest najbardziej hardkorowa ciężarówka. Dobra, to ja w takim razie tutaj dano. To ja zrobię tak, że wrócę do warsztatu, zamienię się na Hammera, pojadę po Western Stara, wrócę do warsztatu, zamienię wszystko i tak dalej. Teoretycznie rób jak chcesz, ale ja bym myślał, żeby na początku chociaż spróbować takimi bardziej wackodupkowymi maszynami, na przykład takim Freightlinerem albo Fordem, a no dopiero dobrze. Jak nam się nie uda, to wtedy żebyśmy męczyli już tą najpotężniejszą. Dobrze, to tak zrobimy jak mówisz, a tu się z wami żegnamy. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach w górę i subskrypcjach naszych obu kanałów. Trzymajcie się. Cześć. Hej ludziska.